Nad bezpieczeństwem w Józefowie czuwa policja i straż miejska. Poważny błąd popełnia ten, kto myśli, że zajęciem straży miejskiej jest zakładanie blokad na koła. Oto narzędzie, które daje straży możliwość nie tylko dbania o porządek i poszanowanie prawa, ale też skutecznej walki z groźną przestępczością. Dnia 8 lutego 2011 roku w godzinach wieczornych policjanci z Józefowa zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę napadu z bronią w ręku na aptekę. Jego wspólnik stojący na czatach został zatrzymany przez załogę Straży Miejskiej z Józefowa. Obu 17-letnich sprawców, Piotra S. i Marka S., mieszkańców Józefowa, osadzono w policyjnym areszcie. Ustalono, że pierwszy z nich dokonał w tej samej aptece napadu w połowie stycznia. Broń gazowa użyta podczas napadu została zabezpieczona. Jest to typowy przykład współdziałania Straży Miejskiej i Policji, których załogi pojawiły się natychmiast, gdy sprawca wszedł do apteki. Został on zatrzymany przez policję, gdy zaczął grozić ekspedientce bronią krótką. W tym czasie załoga Straży Miejskiej zatrzymała drugiego sprawcę stojącego na czatach na zewnątrz. Kamery monitoringu umieszczone są w miejscach newralgicznych dla bezpieczeństwa mieszkańców, w takich miejscach, gdzie dosyć często dochodzi do przestępstw i wykroczeń. A żeby zapobiegać, monitoring jest bardzo pomocny. Można ustalić sprawcę przestępstwa, można pouczyć sprawcę wykroczenia, można zapobiegać tym przestępstwom. Także tutaj każde miasto, moim zdaniem, które dba o bezpieczeństwo swoich obywateli, powinno mieć monitoring z pouczeniami, czyli z głośnikami. Kierowco samochodu marki Citroen, proszę nie parkować w zatoczce autobusowej. Jeśli nie ma reakcji na takie pouczenie głosowe, w zależności od sytuacji, jaka jest zauważona przez operatora monitoringu, wysyłamy tam załogę Straży Miejskiej albo załogę Policji. Z komisariatem Policji w Józefowie współpraca nam się układa bardzo dobrze i uzupełniamy się nawzajem. Operator monitoringu miejskiego zauważył dwóch młodych mężczyzn krącących się koło apteki. To zachowanie nie podobało się operatorowi monitoringu. Powiadomił komisariat policji, powiadomił komendanta straży miejskiej. Dyżurny komisariatu policji wysłał na miejsce załogę patrolowo-interwencyjną. Od nas pojechała załoga. Obaj panowie zostali przez sąd aresztowani na 3 miesiące. To był akurat napad z bronią w ręku. Dzięki temu, że te kamery są, że operator monitoringu był czujny, można było zatrzymać sprawców na gorącym uczynku. A to są przestępstwa dosyć ciężkie gatunkowo. Rozboje, napady rabunkowe z użyciem niebezpiecznego narzędzia lub broni. Warto chyba zastanowić się 100 razy nad sensem wkroczenia na tą ścieżkę, bo kiedy dwóch młodych planuje napad dla niepewnego zarobku, w tym samym czasie wielu doświadczonych, uzbrojonych, wyposażonych w technologię i reprezentujących prawo pracuje nad udaremnieniem tego napadu lub schwytaniem sprawców. Za czyn, o którym tu mowa, grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. I tylko dziwne jest to, że młodzi ludzie dorastający w otoczeniu nowoczesnej techniki wykazują się taką krótkowzrocznością. Monitoring działa stale, może być wszędzie i jak widać jest skuteczny. Poza tym kamerę ma dziś każdy w telefonie i nie trzeba oglądać seriali kryminalnych, żeby zrozumieć, że zniknąć bez śladu się po prostu nie da.